Cześć wszystkim, witam na kanale PhysioMotion i ostatnio w materiale mówiłem na temat rozcięgna podeszwowego, na temat stawu skokowego. Dużo ludzi ma problem z kompleksem ramienno-łopatkowym, z tym stawem właśnie ramienno-łopatkowym. I dzisiaj powiem Ci w czterech podpunktach, dlaczego on Cię boli, co powinieneś robić, żeby przestał Cię boleć. Do dzieła! Pierwszy tip, jakiego nie powinieneś robić, to jest przede wszystkim ćwiczenie, które jest w płaszczyźnie czołowej, czyli wszystkie jakieś wznosy, wyciskania za głowę, coś, co powoduje, że Twój bark będzie jak najbardziej do płaszczyzny czołowej. Czemu? Ponieważ wtedy biomechanicznie Twój bark jest mocno narażony na przednią niestabilność. W tej płaszczyźnie, kiedy jestem z boku, idąc do płaszczyzny czołowej, hop, mój bark będzie się wysuwał do przodu, co będzie mi potęgowało dolegliwości bólowe z więzadłem obrąkowo-ramiennym, które jest na maksa rozciągnięte, dlatego często czujesz pieczenie w tym miejscu, z tego względu, że też niepotrzebnie nadrywasz głowę długą bicka, krótko mówiąc. Drugim elementem, na jakim bym zwrócił uwagę, jest rotacja zewnętrzna. Chyba każdy z nas dzisiaj widział, jak trener mówi, dobra, boli Cię bark, robimy rotację zewnętrzną. Albo lepiej, ostatnio słyszałem, jak mojemu klientowi jeden trener wysłał instrukcję z YouTube'a, jak prawidłowo naprawić sobie bark. Gratulacje. Wszystkie elementy, które mamy związane ze stawem ramienno-łopatkowym i ćwiczenia do rotacji zewnętrznej nie będą poniekąd dobre. Przede wszystkim dla osób, które są zamknięte w sobie. Można byłoby powiedzieć, no ale gadasz teraz głupoty, ponieważ rotacja zewnętrzna Cię otworzy klatkę piersiową. Tak, ale rotacja zewnętrzna nie będzie Ci wpływała poniekąd na płaszczyznę i ułożenie łopatki. Czyli jak masz źle ułożoną łopatkę, ona schodzi się bardziej do środka, to praktycznie rotacja zewnętrzna Ci tego nie odwróci. Dwa. Rotacja zewnętrzna bardzo mocno jeszcze Ci będzie wpływała na pracę jednego mięśnia, czyli mięśnia podgrzebieniowego, który będzie jeszcze bardziej dopinany i jeszcze bardziej będzie Ci powodował niestabilność przednio w stawie ramienno-łopatkowym. Dalej, trzecia chyba najważniejsza kwestia, o jakiej chciałem Wam wspomnieć, jest to, żebyście popracowali nad łopatką i prawidłowym ułożeniem łopatki. Czy dany kąt górny, kąt dolny, grzebień leży na prawidłowym wyrostku kolczystym, a nie tylko tak jak niektórzy mówią, ściągnij łopatki i jest ok. Wcale nie będzie ok. Jeżeli masz źle ułożoną łopatkę, jeżeli masz nieprawidłowy kąt ułożenia łopatki, który może tak mniej więcej wychodzić 18-30 stopni względem płaszczyzny czołowej, no to masz problem. Im bardziej płaszczyzna leży też do płaszczyzny czołowej albo odstaje od płaszczyzny czołowej, tam będą większe korelacje. Jeżeli mamy większy kąt niż 30 stopni względem płaszczyzny czołowej, to pojawia się taki problem, że nagle łopatki tak schodzą się do środka, tak? Czyli łopatka zamiast być tak, będzie się pochylała w dół i jeszcze bardziej będzie mi napierała na kość ramienną, wypychając ją do przodu. Trochę się cofnijmy od łopatki, czyli kręgosłup. Jeżeli jesteś osobą zgarbioną, tak jak wcześniej w materiale wspomniałem, 3/4 z nas ma pracę biurową, siedzi jak siedzi i tak dalej, to jesteśmy trochę zamknięci w sobie i trochę w kifozie piersiowej bardziej pogłębieni, tak? Czyli ciągle jesteśmy zgarbieni. I tu odcinek piersiowy może mieć determinację i ogromne znaczenie właśnie z Twoją łopatką i stawem ramiennym. Czyli jak jesteś za bardzo już pochylony właśnie w kifozie piersiowej, masz ją zwiększoną nienaturalnie, łopatki będą się rozchodzić od linii wyrostków kolczystych i dlatego będzie Cię bolało, ponieważ łopatka jest źle ułożona, staw ramienny jest źle ułożony i jakbyś nie dociskał klaty, mobilizując ją, bla, 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 nie pomoże. Najpierw musisz wyprostować odcinek piersiowy, ustabilizować łopatkę i dopiero wtedy coś podziałać ze stawem ramienno-łopatkowym. Mam nadzieję, że w tych czterech, mam nadzieję chyba, że były cztery kwestie, wyjaśniłem to, co i jak powinieneś unikać i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się mój materiał podobał. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, przycisk zaraz na dole. W komentarzach wpisujcie, jakie byście chcieli inne ciekawe kwestie poruszyć, jeżeli chodzi o diagnostykę, trening motoryczny, trening funkcjonalny, cokolwiek. Jakie Wam pytania nie przyjdą do głowy, wpisujcie w komentarzu. Wybiorę najciekawsze i postaram się wytłumaczyć najciekawsze zagadnienia, co, jak i dlaczego. Tak więc widzimy się w kolejnym materiale. Ja mam szyjka zrobionego, jedę na trening. Szybko trzeba się przebrać. Tak więc pyk, pyk.
do zobaczenia. Trzymajcie się. Tyk, tyk, tyk.